Hej, Wirgli, żeby teraz wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Mega Man 2. I miejmy nadzieję, że tym razem nie zepsuje mi się mikrofon, przepraszam bardzo. Nie za bardzo wiem, gdzie skończyłem ostatnim razem. Zdaje się, że jesteśmy w trzeciej już planszy z zamku doktora Wily. Tą planszę zacznijmy od zniszczenia paru ścianek, aby dostać dodatkowy zbiornik z energią. Może się przydać. Cały czas mamy 13 żyć. Tym razem nie musiałem nagrywać niczego od nowa, z czego jestem zadowolony. Chociaż myślę, że nagranie w części 10 od nowa nie byłoby takim złym pomysłem, ponieważ jak już wspomniałem w opisie, miałem pewne problemy z mikrofonem i niektóre zdania nie mają zbyt wiele sensu. Na początku tej... Nie wiem dlaczego, zawsze staram się go ominąć i zawsze na niego wpadam. Chodzimy o tego przeciwnika. Ta plansza oferuje nam naprawdę wiele darmowych paczek z amunicją i... No cóż, polecam z nich skorzystać, czemu nie? Jestem... O, byłem pewien, że ten skok da się wykonać. Zazwyczaj mylą mi się te plansze. Boss trzeciej planszy nie jest aż taki zły. Ale powiem o tym trochę więcej, jak już do niego dojdziemy. Ta plansza również nie jest aż taka straszna, ogólnie jest dosyć krótka i niezbyt trudna. To co może czynić ją naprawdę irytującą, są właśnie te kolce. Może nie do końca... O, i właśnie tutaj należy poczekać, zanim wykona się skok, ponieważ można stać się ofiarą tej ryby, która zepchnie was w przepaść. I nie chodzi mi o te kolce, tylko o te, które zobaczymy za chwilę. Nie te. Chwileczkę. Proszę bardzo. Musimy przelecieć przez 3 ekrany pełne kolców, manewrując w wodzie. I pamiętajcie, jedno zetknięcie to natychmiastowa śmierć. Więc spróbujmy. Tutaj jeszcze nie jest tak źle. Tu jest strasznie. O! Och, wiem, może to nie wydawać się aż takie trudne, ale uwierzcie mi, gdy grałem w Mega Mana 2 pierwszy raz, to wieki zajęło mi, zanim udało mi się przejść ten moment. I o, jakże kochanych przeze mnie przeciwników ciąg dalszy, tym razem nie zamierzam się z nim bawić, po prostu użyję broni Bubblemana, która może nie jest najskuteczniejsza, ale pozwala z tego miejsca wyeliminować go, nie narażając się na... Aj, niepotrzebne obrażenia. Widzicie? Tu już praktycznie... A niech to szlak! Już praktycznie koniec planszy. Naprawdę krótka, prawda? I ten boss może wydać się niektórym znajomy, szczególnie tym, którzy grali już w Mega Mana 1, ponieważ jest to nieco udoskonalona wersja Gutsmana. Przeciwnik ten jest dosyć prosty, naprawdę powinni uczynić go nieco trudniejszym. Chociaż nie, naprawdę jest dosyć prosty. Widzieliście, nawet się nie starałem unikać jego ataku. Wystarczy, że zaopatrzycie się w Quick Boomerang i naprawdę, boss jest dziecinnie prosty. Wszystko co robi to macha swoją ręką, wyrzuca w waszym kierunku paru przeciwników i... strzela do was zwykłymi pociskami i żaden z tych ataków nie zabiera wiele życia. I tym razem nie zatrzymam filmiku, ponieważ zajęło mi to jedynie 4 minuty, a może i coś z tego wytnę, raczej nie. I to jest czwarta plansza. I boss czwartej planszy z zamku doktora Wily jest najtrudniejszym bossem, najbardziej irytującym. I tutaj należy mieć pełną amunicję w przedmiocie numer 1, sporo amunicji w przedmiocie numer 3 i absolutnie bezwzględnie pełną amunicję w przedmiocie... w broni Clashmana. Ponieważ jedynie broń Clashmana. Zauważyliście pewnie, że przy niektórych bossach mówiłem, jakiej broni jest używać najlepiej, co nie znaczy, że wasza ręczna armatka ich nie rani. Owszem, rani ich, tylko broń, którą polecałem, zadaje im więcej obrażeń. Tu tak nie ma. Przy tym bossie można używać tylko i wyłącznie broni Clashmana. Nic innego nie zrani. Ale więcej o tym, jak do niego dojdziemy. To jest dosyć irytujące, ponieważ... Widzieliście to?
tej planszy mamy niewidzialną podłogę. I jedyny sposób na przejście to albo metoda prób błędów, czyli będziecie spadać i wspinać się z powrotem, albo, zaraz pokażę, bardzo przydatny trik, którego nauczyłem się oglądając Let's Playa Nintendo Capricana. Mówiłem o nim już w pierwszym odcinku, dlatego nie będę się rozwodził. Otóż używamy broni Bubblemana. Oczywiście można użyć przedmiotu numer 2 i przelecieć przez te wszystkie bloczki, ale to jest o wiele zabawniejsze. Widzicie? Bąbelek Bubblemana zawsze podróżuje po powierzchni i jeżeli po prostu w podłodze jest dziura, bąbelek przed nią wpada. I tutaj naprawdę należy się upewnić, że nie spadniecie przez dziurę, ponieważ spotkacie się z kolcami. I widzicie? Może się zdawać, że nie ma możliwości na wzięcie tego zbiornika z energią, jednak jest jeden mały trik. Wystarczy użyć przedmiotu numer 1 w miejscu, gdzie jest dziura. Dziecinnie proste, prawda? I polecam wziąć ten zbiornik z energią, ponieważ naprawdę przyda wam się w walce z tym bossem. Nie lubię mieć tylu żyć, kiedy przychodzę do tej planszy. Naprawdę nie lubię. Spytacie się dlaczego? Otóż to całkiem proste. Kiedy skończy wam się amunicja w broni Clashmana, nie będziecie mogli później jak jej napełnić. Owszem, istnieje taka możliwość, ale byłoby to zajęcie niesamowicie... O matko, nie wiem dlaczego wybrałem tą broń. Byłoby to zajęcie niesamowicie mozolne i zajęłoby wam naprawdę wiele czasu. Dlatego zawsze kiedy kończy mi się amunicja, po prostu umyślnie tracę wszystkie życie, aby zacząć grę od początku planszy. Wtedy otrzymujecie całą amunicję z powrotem. I jak można się łatwo domyślić, kiedy macie 13 żyć, stracenie ich wszystkich zajmie wam trochę czasu. Wybaczcie, że tutaj nic nie mówię, ale kilka razy już źle wskoczyłem tutaj. I tak, tutaj polecam również używania w broni Woodmana, ponieważ jest to naprawdę pomaga. Nie trzeba martwić się o przeciwników, którzy zaczynają was otaczać. A uwierzcie mi, że mogą was zepchnąć. Należy również uważać, ponieważ tutaj, w odróżnieniu do planszy Clashmana, w niektórych miejscach trzeba zeskoczyć z tej poruszającej się po linii platformy, aby nie zostać zepchniętym na kolce. Na poprzednim ekranie był przykład, gdzie naprawdę wielu ludzi wpada w tą pułapkę. Tutaj natomiast osobiście zazwyczaj używałem przedmiotu numer 2, aby najpierw skoczyć na tą fioletową platformę, a potem przelecieć nad kolcami. Jednak postaram się wam pokazać, jak to powinno się robić. Otóż jest to nieco ryzykowny skok, ponieważ... No cóż, jeżeli... O! Ponieważ jeżeli go przegapicie, spadniecie od razu na kolce i platforma się porusza. Na tych przeciwników najlepiej działa Quick Boomerang lub Air Shooter. To zależy od was, której broni wolicie na nich używać. Również... Nie jestem pewien, chyba 9 strzałów zajmuję, zanim uda wam się uporać z jednym z nich. Jest to dosyć irytujący przeciwnik, nie powiem, że nie. Łop! O, szlak. A, psz, po prostu. W porządku. Oto przeciwnik, o którym tyle mówiłem. Widzicie? Będziecie mierzyć się z tymi wieżyczkami strzelniczymi. I jak pewnie już zauważyliście, niektóre z nich schowane są... Nie, jak to zrobiłem, to źle. Albo nie, dobrze. Niektóre z nich schowane są za... ściankami, które może zniszczyć tylko broń Clashmana. I same wieżyczki również mogłyby zniszczone jedynie przez broń Clashmana. Można by pomyśleć, że wystarczy zniszczyć wszystkie ścianki i wszystkie wieżyczki. Otóż nie.
programiści tak sprytnie to zaplanowali, że macie w broni Flashmana jedynie tyle amunicji, żeby zniszczyć wszystkie wieżyczki i ilość ścianek, która jest absolutnie niezbędna do dostania się do nich. Na przykład nie mogę zniszczyć tej ścianki, która jest nade mną, ponieważ nie będę miał już amunicji, żeby poradzić sobie z wieżyczkami, które zostały. Jest to naprawdę bardzo, bardzo irytujące. I chyba nikomu nie udałoby się pokonać tego przeciwnika za pierwszym podejściem, nie wiedząc co ma zrobić. Teraz miałem szczęście, naprawdę, mimo tego, że grałem już w tą grę parę ładnych razy, cały czas mam problemy z przejściem tego przeciwnika, z pokonaniem go. No, tak czy inaczej, naprawdę się cieszę, że tym razem nie miałem takich kłopotów i co mogę powiedzieć? Do zobaczenia następnym razem, kiedy to będziemy przechodzić ostatnią planszę z zamku doktora Wily.